Jutro w Krakowie otwarcie Igrzysk Europejskich. Choć to nie Igrzyska Olimpijskie, nie mogło obyć się bez tradycyjnego ślubowania. Blisko 100 zawodników startujących w pierwszych dniach imprezy odebrało nominacje olimpijskie. Taka chwila porusza i tych, dla których to nie pierwszyzna. To są bardzo fajne emocje, takie towarzyszące wszystkim zawodnikom. Po ślubowaniu, które odczytała piłkarka ręczna Iwona Niedźwiedź, pora już tylko na pierwsze starty. A oczekiwania są, nie tylko dlatego, że sportowcy występują u siebie. Zdobyliśmy już w dwóch poprzednich edycjach w sumie 34 medale, 20 medali w Baku, 14 w Mińsku. No i mam nadzieję, że ten worek z medalami się tutaj rozwiąże. W Krakowie i okolicy startuje 370 biało-czerwonych. W Krakowie w przeddzień otwarcia Igrzysk Europejskich nie ruszyły jeszcze żadne zmagania sportowe. Co innego w Tarnowie. Więc naturalnie to tam pojawił się nasz reporter Jakub Pobożniak, który przeglądał się co w piasku i na ściance piszczy. Igrzyska Europejskie to nie tylko Kraków, ale także inne miasta Małopolski. W Tarnowie rozegrane zostaną m.in. zawody w piłce ręcznej plażowej czy we wspinaczce sportowej. Jak na polską stolicę ciepła przystało, Tarnów przywitał nas upałem i pierwszymi sportowymi emocjami. Choć oficjalne otwarcie Igrzysk Europejskich nastąpi jutro, już dziś rywalizowano w piłce ręcznej plażowej. I dla naszych piaskowych szczypiornistek były to złe dobrego początki, bo zaczęły od wygrania pierwszego seta z Norwegią, by przegrać drugiego i zostać pokonanymi w tak zwanym shootoucie. Nie ma się co jednak załamywać. Specyfika tego turnieju jest taka, że faza grupowa ma znaczenie, ale i tak najważniejszy jest ćwierćfinał, który przyjdzie nam grać za kilkadziesiąt godzin i to będzie kluczowy mecz na tych Igrzyskach Europejskich. A my też jesteśmy zespołem, który będzie się w tej fazie grupowej budował. Formę na turniej zbudowali za to panowie, którzy wygrali sfaworyzowaną Danią. U nas zostało zbudowane zainteresowanie tą dyscypliną, choć nie jest to sport podobny do halowej odmiany piłki ręcznej. Zupełnie inny, mam wrażenie, że bardziej dynamiczny, gdzieś te podłoże bardziej męczy. Jest bardzo gra spektakularna i myślę, że miła do oglądania dla kibica. Kibiców zachęcamy do przyjścia i przekonania się na własnej skórze. Zachęcać nie trzeba, by pojawić się na wspinaczce, zwłaszcza tej na czas. Tam dwiema faworytkami do złota są Polki, Aleksandra Mirosław i Natalia Kałucka. Podczas ostatnich mistrzostw świata górą była ta druga, rodem z Tarnowa właśnie. Czy rekord świata na własnej ziemi jest realny? Wiesz co, nie powiem ci, ile biegam na treningach, ale uważam, że jest to realne. Jakby co rok każda z nas przyspiesza, więc no w najbliższej przyszłości uda mi się. Wyczyny Kałuckiej są jeszcze bardziej imponujące, zważywszy na to, że od urodzenia nie widzi na jedno oko. I nijak nie przeszkadza jej to w walce o najwyższe cele. Zdarza mi się takie wiadomości na Instagramie na przykład, że jakieś dzieci do mnie piszą, że jestem inspiracją. Uważam, że to bardzo, bardzo słodkie, no ale ja jeszcze się chyba nie czuję na taką doświadczoną zawodniczką, żeby być inspiracją dla kogoś. Inspiracją Kałucka może być już niebawem. Trzeba wygrać Igrzyska Europejskie. Forma jest. Na treningu osiągnęła czas tylko o 0,4 sekundy gorszy od rekordu świata Aleksandry Mirosław. Sukcesu zagwarantować jednak nie można. Wspinaczka na czas też no jest taką specyficzną, prawda, konkurencją, gdzie jednak jest ta rywalizacja jeden do jednego. Wszystko może się wydarzyć. Mamy kciuki. Dziewczyny są dobrze przygotowane. Także no chyba będzie dobrze. Trzeba trzymać za słowo. Wspinaczka na czas pań już w czwartek. Trwają ostatnie przygotowania trasy. Igrzyska Europejskie to nowa impreza. Jutro rozpocznie się dopiero jej trzecia edycja. Przez to, że jest nowa, z dużym zaciekawieniem czekamy na jej rozpoczęcie i na nowe widowiskowe dyscypliny. W okiem redakcji Aleksandra Pika. Dobry wieczór, Olu. Dobry wieczór. Skoro Igrzyska jutro startują, to przyda się zasadzie nam to wszystkim. Dzisiaj startują, jak jutro tak patrzę na ceremonię otwarcia. Tak. A no tak, faktycznie jest 6 po północy. Tak, natomiast warto przybliżyć oczywiście to wydarzenie, bo Igrzyska Europejskie powstały na wzór Igrzysk Olimpijskich, ale różnią się dyscyplinami, bo zobaczymy w Krakowie zarówno te olimpijskie dyscypliny, jak i nieolimpijskie. I już od kilkudziesięciu lat rozgrywane były Igrzyska Panamerykańskie, Afrykańskie czy Azjatyckie. Natomiast Igrzyska Europejskie są stosunkowo młodym wydarzeniem. Przez to też właśnie nieznane są kibicom. Do tej pory były tylko dwie edycje. W 2015 roku w Baku, czyli w Azerbejdżanie, i w 2019 roku w Mińsku na Białorusi. No, byli to kontrowersyjni gospodarze ze względów politycznych, dlatego Igrzyska w Krakowie będą też pełnić ważną rolę z punktu widzenia wizerunkowego tego wydarzenia. Dotąd w ostatnich dwóch edycjach najwięcej medali wywalczyli Rosjanie i Białorusini, ale kraje te zostały oczywiście wykluczone z udziału w tym wydarzeniu. W Igrzyskach Europejskich weźmie udział 40
48 państw. Sportowcy rywalizować będą w 29 dyscyplinach i 253 konkurencjach. Weźmie udział w nich około 7 tysięcy sportowców. I centrum wydarzenia będzie oczywiście Kraków, ale będą też rozgrywane różne sporty w różnych miastach, na przykład Wrocław, Rzeszów, Nowy Targ czy na przykład Zakopane. Rangę wydarzenia podnosi fakt, że oprócz tego, że sportowcy będą walczyć o medale Igrzysk Europejskich, to będą mogli też w niektórych sportach wywalczyć przepustki na Igrzyska Olimpijskie, które będą za rok w Paryżu. Bezpośrednią kwalifikację będzie można uzyskać w 9 dyscyplinach, m.in. w takiej dyscyplinie jak breaking, czyli po prostu breakdance. To dyscyplina, która zadebiutuje na Igrzyskach Olimpijskich w przyszłym roku, ale zanim zobaczymy ją w Paryżu, to będziemy mogli ją oglądać w Nowym Sączu, bo tam właśnie będzie rozgrywana rywalizacja. Do wywalczenia będą tutaj dwie bezpośrednie przepustki do Paryża, jedna w rywalizacji kobiet i jedna w rywalizacji mężczyzn. Innymi dyscyplinami, w których będzie można wywalczyć bezpośrednią kwalifikację na Igrzyska, są kajakarstwo górskie, łucznictwo, pięciobój nowoczesny, pływanie synchroniczne, rugby siedmioosobowe, skoki do wody, tenis stołowy oraz boks. Tak, boks. To jest ta dyscyplina, w której do wywalczenia jest najwięcej przepustek, bo aż 44 miejsca na Igrzyska w Paryżu są w stawce. Po 22 bilety mogą wywalczyć panowie i po 22 bilety mogą do Paryża wywalczyć panie. Będą to największe kontynentalne kwalifikacje, jeżeli chodzi o boksy. Jeśli chodzi o Polaków, to oczywiście my największe wiążemy nadzieje z Anetą Rygielską, czyli naszą wicemistrzynią Europy oraz z Damianem Durkaczem, który już doświadczenie, jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie ma, bo był na Igrzyskach w Tokio. Są też inne dyscypliny, w których będzie można uzyskać punkty do tej klasyfikacji, dzięki którym będzie można się później zakwalifikować na Igrzyska. Mówiłam o tych dyscyplinach olimpijskich, natomiast teraz warto zwrócić uwagę też na te nieolimpijskie dyscypliny, na przykład na padel. Jeśli chodzi o Igrzyska Europejskie, to padel będzie miał wyjątkową lokalizację, bo na rynku głównym w Krakowie dyscyplina młoda, która zyskuje coraz większą popularność. Zresztą można ją oglądać z każdej strony, dzięki tym przezroczystą szybą. Jest zresztą bardzo popularna w redakcji TVP Sport. A w Krakowie Polskę w padlu reprezentować będzie Jerzy Janowicz, z którym zresztą miałaś okazję zagrać na mistrzostwach. Nie, ale ja tylko stałam, on grał, ja robiłam dobre wrażenie. I padel to sport, który jest monitorowany przez MKOL pod kątem Igrzysk Olimpijskich. W przyszłości natomiast musi jeszcze spełnić parę kryteriów. Natomiast jest to na pewno doskonała szansa na promocję tego sportu. No, sama ta lokalizacja na rynku głównym w Krakowie wiele mówi o tym, że przedstawiciele tej dyscypliny chcą ją rozpromować, a myślę, że też wielu kibiców może zainteresować pod takim kątem po prostu sportu rekreacyjnego. I na rynku głównym w Krakowie będzie jeszcze jeden, dość nowy, nieznany widzom sport. Nazywa się... Ale już widzę, że ci się spodobał. Tagball, tak, bo to jest takie połączenie tenisa stołowego i piłki nożnej. W ogóle jednym z ambasadorów tego sportu na świecie jest Ronaldinho czy Carles Puyol. Jest to sport taki bez kontaktu fizycznego między rywalami, natomiast tutaj można się skupić właśnie na tej technice i na strategii tego sportu. Podobno w każdym z klubów ekstraklasy jest taki spersonalizowany stół do tagbola, dostali od tej polskiej organizacji i podczas Igrzysk Europejskich będzie miał rangę Mistrzostw Europy. No i tak jak wspomniałam, tą dyscyplinę też będzie można oglądać na rynku w Krakowie, a jeżeli ktoś nie będzie mógł oglądać na żywo, no to oczywiście zapraszamy do TVP Sport, do aplikacji, na naszą stronę internetową jutro od 8.45 pierwsze studio, a o 20.25 w Jedynce ceremonia otwarcia. Wszystko się zgadza. Ola Pika, bardzo dziękuję. Ci dziękuję.